Dzień dobry, Adam Pachura. Witam Państwa w programie Rozmowy na temat. Państwa i moim gościem w studio jest Daria Michalska, dyrektor niepublicznych szkół w Bielawie. Witam Panią. Dzień dobry Państwu. Zaprosiłem Panią do studia, aby porozmawiać na temat reformy oświaty, która od 1 września wchodzi do naszych szkół. Proszę mi powiedzieć, czy likwidacja gimnazjów to dobry pomysł? No sama prowadzę gimnazjum od 10 lat. No w mojej ocenie niekoniecznie. Natomiast no, reforma się dzieje i trzeba się do niej przygotować. Wydaje mi się, że wbrew temu, co próbuje nam się mówić, jednak młodzież w określonym wieku, w swoim towarzystwie też troszeczkę inaczej się zachowuje. Inaczej pracuje się z młodzież z 14-latkiem, inaczej przecież pracuje się wychowawczo z 7-latkiem. Przez tyle lat, ile trwały gimnazja, oczywiście były opory na początku, ale okazało się, że pomysł był bardzo dobry. To się sprawdzało i młodzież właśnie w tym trudnym wieku dojrzewania, w swoim towarzystwie przebywając, też zachowywała się inaczej. No już pomijając aspekty finansowe, które niesie za sobą reforma, to są ogromne koszty przecież. No niemniej jednak, no ja ubolewam, ponieważ od 10 lat prowadzę gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy. Jest to jedyna placówka w powiecie dzierżoniowskim. Też dajemy szansę właśnie młodzieży, która z różnych przyczyn nie poradziła sobie w swoich szkołach macierzystych. Współpracuję tutaj z dyrektorami, pedagogami szkół publicznych również i niepublicznych oczywiście, którzy wiedzą też do kogo się zwrócić. Mamy dosyć duże doświadczenie, kameralny budynek, rodzinną atmosferę, zatrudniony jest pedagog, socjoterapeuta. No przez te lata wypracowaliśmy takie metody, że gro naszych uczniów kontynuuje naukę w naszej szkole, w szkole zawodowej, a nawet w liceum, czy w liceum dla dorosłych. A tak, co ta reforma zmienia tak naprawdę dla szkół niepublicznych? No, zmienia i dla publicznych, i dla niepublicznych. W tej chwili szkoły są w trakcie przekształcania i na przykład moje gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy będzie przekształcone na Europejską Szkołę Podstawową, szkołę 8-letnią. I tutaj też spotykam się z zapytaniami kuratorów sądowych, rodziców, co dalej, nauczycieli, pedagogów, jak to gimnazjum będzie funkcjonowało, ponieważ te oddziały funkcjonowały 3 lata, pierwsza, druga, trzecia klasa gimnazjum, a w tej chwili będziemy robić nabór tylko do 7 do 8 klasy, czyli no skróci się jakby okres tej opieki nad uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych. No nie będzie to korzystne, niemniej jednak dla ucznia no zmieni się tylko ten cykl, także dalej od września nie będziemy co prawda już przyjmować, no w wyniku reformy już wygaszamy gimnazja do klasy pierwszej gimnazjum, za to będziemy do klasy siódmej, czyli jeżeli są takie sytuacje, są uczniowie, którzy potrzebują tego wsparcia, to zapraszam do klasy siódmej. Oczywiście w dalszym ciągu będzie funkcjonowała klasa druga i trzecia gimnazjum, no i tak odpowiednio w następnym roku już będzie do siódmej, ósmej klasy, trzeciej gimnazjum, aż do wygaszenia. No nie będziemy robić naboru do klasy od pierwszej do ósmej, bo teraz tych szkół podstawowych jednak będzie dużo, a ja chciałabym jednak skupić się na pomocy młodzieży, no z różnymi takimi problemami w szkołach macierzystych, żeby po prostu tego nie zatracić, bo ja cały czas się obawiam, co będzie z tym dorobkiem gimnazjów. No ja mam 10 lat, ale są gimnazja, które istnieją i kilkanaście lat i dłużej, więc no właśnie, zawsze jest pani taka dyrektorze. Obawa, co będzie z pucharami, ze sztandarami, z całym tym dorobkiem takim niematerialnym. Każda gmina, każde miasto musi dokonać podziału nowego administracyjnego szkół. W Bielawie również dokonano takiego podziału. Uważa Pani, że to jest dobry podział? No przyglądałam się oczywiście temu, jako że żywo interesuję się oświatą i edukacją. Jestem z Bielawy, więc te problemy są i sprawy lokalnej oświaty są mi bliskie. No ja troszeczkę zrobiłabym to inaczej. Być może jest w tym jakiś sens. Ja rozumiem, że były konsultacje pewnie społeczne. Na pewno tutaj burmistrz rozmawiał z nauczycielami. Tak myślę, ja bym tak zrobiła, bo wiadomo, co ileś głów to nie jedna i często, nie jestem burmistrzem, to wiem lepiej, często wiedzą lepiej mieszkańcy, bo to są ich sprawy, ich problemy. W tym wypadku nauczyciele i dyrektorzy.
Mi się wydaje, natomiast nie znam budżetu, nie znam pewnych danych, mi brakuje w tej chwili, natomiast tak pobieżnie mogę powiedzieć, że na przykład budynek na Lotniczej, prawda, po dawnej szkole numer 9, szkole podstawowej, gdzie mieściła się cała szkoła podstawowa, prawda, później gimnazjum jest wyremontowany, nowoczesny, z windą, wydaje mi się wymarzony wręcz na szkołę podstawową. No zawsze jakieś instytucje można przenieść, prawda, czy OPS, czy jakieś tam inne środki pomocy do innego budynku i zyskać na przykład budynek na Ludowej, tak, do sprzedania na przykład. No nie wiem, mówię tak po prostu bardzo, bardzo pobieżnie, że tam wiem, że kurator też udzielił tej zgody warunkowo, więc pewnie też nie do końca, żeby szkoła podstawowa w trzech budynkach funkcjonowała. Chyba że za tym coś się kryje, być może o czymś nie wiem i jest tak po prostu za zgodą nauczycieli, dyrektorów, może tak było dobrze. Myślę, że to jest wszystko też warte rozważenia, zwłaszcza, że rękami tej reformy samorządowcy teraz w tej chwili sobie porządkują pewne kwestie właśnie lokalowe, budynkowe. Dużo przecież szkół jest nierentownych, gdzie jednak samorządy dopłacają, no my dopłacamy tak naprawdę, więc przy okazji tej reformy zawsze jakieś budynki zostają wolne, czy można jakąś inną instytucję zagospodarować, czy można sprzedać jakiś budynek, już tak Dzierżoniów nawet ościennie zrobił i z tego co wiem, no w Bielawie jakoś dalej wszystkie budynki będą funkcjonować, nie wiem czy wszystkie są w tak dobrym stanie, no to się pewnie okaże. Wróćmy do Pani szkoły. Szkoła oprócz tego, o czym Pani mówiła, zajmuje się nauczaniem dzieci, ale ostatnio organizowała Pani kolejne forum dla nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych i gościła Pani wyjątkową osobę. Tak, to już 11 forum dyrektorów placówek oświatowych. Oczywiście to jest taka nazwa ogólna, natomiast zapraszamy zawsze osoby po prostu żywo zainteresowane określonym tematem. Gościł u nas profesor Zbigniew Izdebski, znany seksuolog, napisał wiele książek, zresztą uczeń Michaliny Wisłockiej, to wszyscy powinniśmy wiedzieć, który teraz pisze też książkę z Hanną Bakułą, wcześniej z autorem Samotności w sieci, także był u nas na miejscu. Przeważnie organizuje się wykłady profesora Izdebskiego w dużej auli, w ogromnym audytorium. Tutaj w warunkach kameralnych można było... Powiem szczerze, że aż szkoda, że nie uczestniczyli w tym inni nauczyciele na większą skalę, większej, powiedzmy w Teatrze Robotniczym w Bielawie i że tylko u Pani w tej niewielkiej sali dla uczniów zostało zorganizowane. Chyba warto byłoby dla innych. No tak, oczywiście ja o tym informowałam i wszyscy tutaj dostali zaproszenia, całe środowisko oświatowe. No ja rozumiem, że niedługo jest egzamin gimnazjalny, jest tysiąc innych spraw. Byli też nauczyciele z innych szkół, mogło być więcej. Dużo więcej było uczniów, bo pierwsze spotkanie odbyło się z uczniami, także zaprosiłam też uczniów innych szkół i przedstawiciele przyszli. Pytań za bardzo nie było, ale żywo reagowali w trakcie wykładu i współpracowali z panem profesorem. No to są takie trudne tematy. Właśnie mówiliśmy też o tym, że często rodzice nie czują, nie każdy się czuje na siłach jako rodzic i trzeba to tak zostawić. To jest okej. Natomiast no, szkoła jest tym miejscem, która powinna wywiązać się z tego zadania, pomóc. Ja wiem, jak nasza socjoterapeutka, ile ma spraw, przychodzą uczniowie naprawdę w podstawowych kwestiach, nie bardzo się orientują, jakieś są stereotypy. No, warto porozmawiać, też pytali nauczyciele. Właśnie pierwszy raz zdarzyło mi się takie forum, że uczestnicy zostali dłużej, wszystko się wydłużyło, ponieważ była później taka dyskusja, jeszcze film pan profesor o Michalinie Wisłockiej nam puścił, opowiadał o niej, o tym wszystkim, jak to się wszystko działo, jak zaczęto mówić o tej seksualności człowieka. To są ciekawe rzeczy. Ja myślę, że w wyniku reformy to pójdzie do przodu, chociaż się obawiam, tak, w jakim kierunku my podążamy teraz oświatowo. Trochę mam taką obawę, ale myślę, że ja dalej będę robić to, co robię po prostu. Mamy kwiecień, za chwilę maj, czerwiec, koniec roku szkolnego. To też również czas takiego agitowania gimnazjalistów i nie tylko, aby przyszli do tej czy nie innej szkoły. W jaki sposób Pani chciałaby przekonać, aby uczniowie przyszli i uczyli się w Pani szkole?
No przede wszystkim moja szkoła jest szkołą niepubliczną, jest to szkoła prywatna, jest to szkoła kameralna. To znaczy płatna? No właśnie nie, Utrzymujemy się z dotacji oświatowej, takiej samej, jaka jest przekazywana przez ministerstwo szkołom publicznym. Różnica polega na tym, że ja nie mam się do kogo zwrócić, jak mi zabraknie po prostu, bo nikt mi nie dołoży, więc muszę tak gospodarować tymi środkami, żeby wystarczyło. Przede wszystkim wszyscy się znamy. Tak średnio do nas uczęszcza około 150-200 uczniów, słuchaczy. W tej chwili mamy jeszcze gimnazjum. Zapraszam do klasy siódmej. Zapraszam też pedagogów do współpracy, dyrektorów, że dalej te oddziały przysposabiające do pracy będą w klasie siódmej i ósmej. Również szkoła wielozawodowa jest w tej chwili przekształcana na szkołę wielobranżową pierwszego stopnia. Dla uczniów niewiele się zmieni, no zmieni się może ta nomenklatura, no i liceum ogólnokształcące również jest szkołą bezpłatną, szkoła zawodowa jest szkołą bezpłatną, liceum ogólnokształcące jest szkołą bezpłatną, to zdarza się, że jest 15 uczniów w klasie, ale też 8. Także każdy zostanie potraktowany indywidualnie, no siłą rzeczy, tak, znamy się wszyscy. Jest stypendium za frekwencję, stypendium naukowe, wszyscy dostają tablety, wszyscy uczniowie klasy pierwszej, także też mówimy o tym, że szkoła na tabletach. No, trzeba się z tym zmierzyć, jednak są te telefony komórkowe obecne, no więc niech będą wykorzystywane te tablety na lekcje. Oczywiście to nie jest rezygnacja całkowicie z podręczników, to wszystko u nas jest, ale wydaje mi się, że to nowe pokolenie, właśnie to technek, właśnie szybciej czegoś tam poszuka w internecie i to będzie dla nich właśnie bardziej takie naturalne i myślę, że trzeba iść w tym kierunku. Także ja zakupuję te tablety, to są naprawdę, to jest dobry sprzęt, ubezpieczony, też rodzice oczywiście podpisują umowy na dysponowanie. To mamy wszystko zorganizowane, fajnie to działa, będę to kontynuowała oczywiście. No są też śniadania dla uczniów, wycieczki. Przy naszej szkole działa Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Ananas. To jest stowarzyszenie, organizacja non-profit. My tam wszyscy pracujemy właściwie społecznie. Nie pobieramy za to wynagrodzenia. Pozyskujemy środki też samorządów. I tu muszę powiedzieć, że są samorządy, które tak podchodzą dość do tego przyjaźnie. No nie są to duże środki. Prosimy też oczywiście o 1% wsparcia w tej chwili, ponieważ każda złotówka idzie na ucznia. To wszystko do uczniów wraca. My utrzymujemy się ze składek. Ja jestem wiceprezesem, ale też założycielami, członkami są nauczyciele po prostu. I z tych swoich pensji wpłacają te składki po prostu dla uczniów. I staramy się pozyskiwać skąd się da. To też ukłon w stronę pani dyrektor banku PKO SA, która no nieraz już nas wspierała finansowo w różnych projektach dla uczniów. Także no bardzo się cieszę, też staram się jakoś wyróżniać tą Wiktorią. W tym roku będzie 2017 osobowość lokalnej edukacji czy przyjaciel szkoły osobom, które nawet niematerialnie, ale w jakikolwiek sposób nam wspierają, bo no jest nam trudno jednak na rynku edukacyjnym, trudniej niż szkołom publicznym, bo one mają wsparcie w samorządzie, w staroście, w burmistrzu. My takiego wsparcia nie mamy. No jednak mamy też coś do zaoferowania i myślę, że chciałam tutaj podkreślić, że w przyszłym roku szkoły niepubliczne w Bielawie będą obchodziły swoje 20-lecie. My jesteśmy 20, prawie to teraz będzie nabór właśnie tego września, 20 raz na rynku edukacyjnym. No i wciąż jesteśmy, pomimo różnych zmian. Pani dyrektor, o Pani szkole i o oświacie pewnie moglibyśmy rozmawiać godzinami, a czas nas pewnie też ogranicza. Ja dziękuję Pani dzisiaj za rozmowę. Nie spotykamy się pierwszy, nie ostatni raz tutaj w studio. Ja Państwu przypomnę, że Państwa i moim gościem w studio była Daria Michalska, dyrektor niepublicznej szkoły w Bielawie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.